Po blisko roku od momentu, kiedy prokuratura okręgowa w Świdnicy zajęła się sprawą tzw. kupionych wyborów w Wałbrzychu, zostały postawione zarzuty prokuratorskie przeciwko 5 mieszkańcom Wałbrzycha oskarżonym o udział w korupcji wyborczej podczas wyborów samorządowych w 2010 roku. Na każdą osobę, która kandyduje, wpada parę osób, która płaci za te głosy. Płaci każdy. Nie wiedziałem, pierwszy raz teraz zobaczyłem w tym roku, że tyle osób biega z pieniędzmi i mówi, żeby głosować na daną osobę, a tych osób jest wiele. Wszyscy płacą 30-40 zł. Miałem propozycję, żeby głosować za 30 zł, za 40 zł, ale to wiadomo, każdy idzie tam, gdzie jest pieniądz. Nie są to pierwsze akty oskarżenia w tej sprawie. Kilka miesięcy temu aktem oskarżenia objęto dwie osoby. Marcina B., który przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i opowiedział o organizacji przestępczego procederu, oraz drugi z mężczyzn, który otrzymał wtedy akt oskarżenia, to Wojciech W., który w zamian za głosowanie na określone osoby z list Platformy Obywatelskiej miał zapłacić Marcinowi B. określoną kwotę pieniędzy. Tym samym jest to już drugi akt oskarżenia. Tym razem zarzuty usłyszeli Robert S., jeden z głównych świadków korupcji wyborczej, oraz były radny miejski Platformy Obywatelskiej Stefanos E. Podobne zarzuty otrzymał Mirosław P., który miał działać na zlecenie Stefanosa E. Obu oskarżonym prokuratura zarzuca, że działając wspólnie i w porozumieniu z dwiema kobietami dawali łapówki w dniu wyborów samorządowych 21 listopada 2010 roku. Podobnie ma się sprawa ze Stefanem W. Ponadto były radny miejski oraz były przewodniczący WZ dwójka Stefanos E. usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, czyli tzw. sprawstwa kierowniczego. W sumie grupa, którą miał kierować Stefanos E. według udowodnionych faktów miała przeznaczyć na korupcję tylko w pierwszej turze wyborów kwotę 8000 zł oraz alkohol, jak i również produkty spożywcze, w tym worki ziemniaków. Z kolei w drugiej turze wyborów 5 grudnia 2010 roku oskarżeni mieli działając w podobny sposób wręczyć łapówki w kwocie 5000 zł w zamian za głosowanie na kandydata Platformy Obywatelskiej. Ze śledztwa wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące podejrzanych o udział w korupcji wyborczej. Dotyczy to Agnieszki L. i Karoliny A., które bez powiadomienia prokuratury zmieniły miejsce zamieszkania, czyli mówiąc wprost, uciekły przed wymiarem sprawiedliwości i do momentu ich ujęcia śledztwo przeciwko nim zostało zawieszone. Ostatnim z oskarżonych jest Marcin K., który był równocześnie pierwszym ze świadków w korupcyjnym procederze. Jest to ta sama osoba, która uczestniczyła w tak zwanej prowokacji dziennikarskiej sfilmowanej w dniu wyborów. Akt oskarżenia potwierdza jedynie słuszność i rzetelność, z jaką Telewizja Twoja tropiła korupcyjną aferę w Wałbrzychu. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.